Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku na naszym kanale z serii ile oni zarabiają. Jak już pewnie wiecie po miniaturce, dziś opowiemy sobie o temacie dość kontrowersyjnym, czyli ile zarabia komornik. Na samym początku musimy się dowiedzieć kim tak naprawdę jest ten cały komornik. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Wykonuje on w drodze przymusu egzekucje sądowe i, choć głównie jest on kojarzony właśnie z tym zadaniem, zajmuje się również przygotowaniem protokołu stanu faktycznego i spisów inwentarza przed rozpoczęciem procesu sądowego. Dodatkowo, komornik zabezpiecza roszczenia i wykonuje postanowienia sądowe nie tylko w sprawach pieniężnych, lecz także niepieniężnych. Doręcza zawiadomienia sądowe i inne rodzaje dokumentacji, jeżeli wymagane jest potwierdzenie odbioru przez adresata oszukuje majątku dłużnika, który może pokryć zobowiązania wobec wierzyciela, czy też wykona egzekucje komornicze. Natomiast działalność komornika regulują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Jak myślisz, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać komornikiem? Myśl polskich przepisów, aby zostać komornikiem, musisz mieć polskie obywatelstwo, mieć co najmniej 28 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być nieskazitelnego charakteru, nie być karanym, szczególnie za przestępstwa skarbowe, nie być podejrzanym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadać zdolność psychiczną i fizyczną do pracy jako komornik, ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczpospolitej Polskiej lub studia zagraniczne uznane w kraju, posiadać tytuł magistra prawa, odbyć aplikację komorniczą. Propo aplikacji komorniczej, nabór na taką aplikację odbywa się co dwa lata. Aby do niej przystąpić, w pierwszej kolejności należy zdać egzamin konkursowy, który odbywa się co roku. A jego termin wyznacza Minister Sprawiedliwości. Owa aplikacja komornicza trwa zazwyczaj 2 lata i należy ją odbyć u wybranego komornika patrona. Zdać egzamin komorniczy, przez co najmniej 2 lata pracować jako asesor komorniczy. Trochę tego sporo, jak myślicie, czy jest to warte takiego zachodu? Sprawdźmy. Zarobki komornika. W praktyce komornicy najczęściej zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych. Dlatego kluczowe dla oszacowania, ile zarabiają komornicy, ma fakt, że od egzekucji takich świadczeń pobierają oni opłatę stosunkową wynoszącą 10% egzekwowanego świadczenia. Nie ma niestety jednoznacznych danych o zarobkach na tym stanowisku. Przyjmuje się jednak, że jest to zawód dobrze płatny i wynagrodzenia sięgają od 5 tysięcy do nawet 12 tysięcy netto. To wszystko zależy od skuteczności komornika oraz rejonu, w którym działa. Wiele zmiennych wpływa na to, że zarobki komornika mogą być dużo większe bądź dużo mniejsze od wcześniej podanej widełek natomiast średnie zarobki aplikantów na komornika wynoszą około 2 do 4 tysięcy brutto, a asesorów komorniczych około 5 do 6 tysięcy brutto. Podsumowanie Mimo dobrej dochodowości tego zawodu należy pamiętać, że komornicy na ogół nie cieszą się dużą sympatią w społeczeństwie. Dłużnicy często odreagowują na nich swą złość i frustrację, postrzegają ich jako osoby bezduszne i pozbawione uczuć. Niekiedy próbują wywrzeć na komornikach presję emocjonalną, a nawet im grozić. Moim zdaniem komornik powinien zawsze pamiętać, że po drugiej stronie konfliktu jest wierzyciel, który czeka na należne mu pieniądze. Dlatego proszę cię, zastanów się dwa razy. Czy na pewno chcesz zostać komornikiem. I to dzisiaj byłoby na tyle. Zapraszam Was na naszego TikToka, gdzie również znajdziecie sporo finansowego kontentu, a teraz życzę Wam bogatego dnia. Cześć! Nie zapomnij o wciśnięciu przycisku subskrybuj i polajkowaniu tego materiału. Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.